Ja się trzymam po prostu, ja się trzymam, bo mnie się jeszcze do tej pory nie chce wierzyć, że to prawda po prostu. A trzymam się, bo wiem, że muszę, ale przede wszystkim dlatego, że czuję jakąś siłę od moich rodziców, że czuwają nade mną cały czas i muszę dalej funkcjonować i działać po prostu. A tu Lula szczeka. Mogę powiedzieć parę słów o Luli. No, Lula bardzo ciężko przeżywa to, że moja mama już nie wróci. Jak przyjechałam do apartamentu, to absolutnie nic nie jadła przez 3 czy 4 doby. W ogóle nie chciała wychodzić na spacer. Lula jest psem, którego mój tata spotkał na stacji benzynowej w Mławie, jak w 2000 roku wracał z wykładów z Warszawy do Sopotu i zobaczył zachudzonego szczeniaka i potem stwierdził, że nie może jej zostawić na stacji. Przywiózł do domu. Ja się rano obudziłam i patrzę, że w domu jest pies. I akurat oglądałam film Dzikość serca, chyba tam jedna z bohaterek miała właśnie na imię Lula. Zobaczyłam psa i mówię, Lula. Kuchnia jest takim miejscem, które było ważne. Mama zaadoptowała ją, że rodzice mogli kameralnie zjeść sobie śniadanie. Tak, tacy byli, że po prostu chcieli zachować jakąś prywatność, tak jak w domu. Też zawsze jak przyjeżdżałam tutaj z moimi córeczkami, to biegły, żeby rano zjeść z babcią śniadanie razem z kotem, Rudolfem. Też są zdjęcia moje i córeczek, bo mama lubiła na nas patrzeć. To wszystko jest tak, jak zostało. Ja muszę to wszystko zabrać. Książki muszę zabieram do mieszkania rodziców w Sopocie. Wszystkie biblioteki zabieram również tam. Większość z nich będę chciała mieć przy sobie. Przede wszystkim zdjęcia, jakieś takie bardzo osobiste rzeczy. Wszystkie pomieszczenia w tym apartamencie nie przypominają raczej przeciętnego mieszkania, co mogę powiedzieć dość przeszkadzało mojemu tacie, bo był bardzo przywiązany do mieszkania, które rodzice wynajmowali na Powiślu. On długo chciał przebywać w miejscu, które jest po prostu zwyczajnym mieszkaniem, a nie apartamentem w pałacu. Często rodzice mi mówili, że Marta, no za naszych czasów myśmy mieli materac, regał z książkami i to nam wystarczyło. Przecież rodzice bardzo często się przeprowadzali. W Trójmieście początkowo wynajmowali dwa pokoje, potem takie małe mieszkanko na 10 piętrze. W każdym razie zawsze było tak, że blisko mojej mamy byli jacyś sąsiedzi, którzy bardzo szybko okazywali się jej przyjaciółmi. Wynikało z tego, że mama była osobą bezpośrednią i szczerą.
tu obok jest sypialnia moich rodziców, już częściowo przeze mnie spakowane, bo takie rzeczy osobiste chciałabym wziąć ze sobą w pierwszej kolejności, chociaż przyznam się, że było mi bardzo ciężko. Oczywiście znalazłam kaczkę, bo rodzice bardzo lubili kaczki. Często kaczka była prezentem, który rodzice dawali swoim znajomym. Zdjęcie mamy, które bardzo lubię, zrobione w samolocie. To, co mnie bardzo wzruszyło, kiedy zbierałam rzeczy z toaletki mojej mamy, natknęłam się na figurkę małego księcia. Małego księcia, czyli postaci znanej wszystkim książki, która była dla mojej mamy bardzo ważna, bo jej zdaniem zawierała wiele ważnych prawd życiowych, którymi zdaniem mamy należy się kierować w swoim postępowaniu. To jest sala, z której rodzice na co dzień rzadko korzystali, rzadko w niej przebywali. No ale z racji tego, że tu jest duży stół, jak były święta, to spędzaliśmy je właśnie w tej sali. Były moje córeczki, najpierw tylko Ewa, potem też Martynka. To jest sala, w której w święta Bożego Narodzenia stała choinka. I to tutaj przylatywał aniołek, bo u mnie w domu zawsze była taka tradycja, że święty Mikołaj przychodzi 6 grudnia, a aniołek przylatuje w Wigilię. I tu zawsze dzieliliśmy się prezentami. Tutaj też jest stary fortepian Kalisia, na którym moja mama grała, bo moja mama uczyła się grać na pianinie i grała bardzo ładnie. To jest takie miejsce, gdzie moi rodzice, zwłaszcza moja mama, spędzała bardzo dużo czasu, czy przeglądała prasę każdego dnia. Tu zawsze były z nią zwierzęta. No był oczywiście Tytus. Jedyną osobą, której Tytus nigdy nie ugryzł i nie pokazał swojego diabelskiego charakteru, była moja mama. Zresztą zawsze zwierzęta w moim domu miały największy respekt właśnie dla mamy. Kot został rodzicom dany w prezencie na premierze musicalu Koty. I Rudolf kwestował na rzecz schroniska dla zwierząt. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że w tej sytuacji pani prezydentowa Warszawy, bo tata był wtedy prezydentem Warszawy, no musi kota wziąć.
Mama uznała, że on jest tak piękny, że przypomina Rudolfa Valentino. I jest Rudolfem. Jest bardzo dużo bibelotów. Mama potrafiła trzymać jakieś często bardzo infantylne obrazki, rzeczy zrobione przez dzieci, które pewnie dla przeciętnego człowieka mogły być bezwartościowe i gdzieś tam schowane, wyrzucone, a u mamy wszystko znajdowało swoje miejsce. Karykatura mojego taty, którą bardzo lubiła mama, bo wiernie oddaje uśmiech taty. Na ścianach są zdjęcia mojego taty jeszcze z czasów, kiedy był prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Jest też zdjęcie, które najbardziej lubię, zdjęcie mojej mamy podczas jednego z lotów samolotem prezydenckim. To jest dla mnie niesłychanie wzruszające. Bo ja mogę w tej chwili przede wszystkim mówić o emocjach, bo jestem na takim etapie smutku. Ale mam też takie olbrzymie poczucie wdzięczności. Ja mam często ochotę wyjść do tych ludzi i powiedzieć im po prostu dziękuję, co zresztą zrobiłam w sobotę, tuż po śmierci rodziców. I odebrałam to wszystko bardzo symbolicznie. Pomyślałam sobie w pierwszej chwili, że tato było warto, ludzie się docenili i być może ludzie zrozumieli, że polityka mojego ojca była słuszna. To jest gabinet mojego taty, jak w apartamencie prywatnym. Na biurku, po tym jak przyszłam do pokoju, leżała otwarta książka Dama Zamoyskiego, 1812, wojna z Rosją. No jest tutaj oczywiście niesamowicie dużo książek. Nieprawdopodobna ilość książek. Lubił po prostu czytać i uwielbiał historię. Myślę, że mało kto, tak jak tata, znał historię. Wzruszyło mnie, jak zobaczyłam zatknięte między książkami zdjęcie przedstawiające moją osobę, próbującą jeździć na nartach, jak miałam 5 lat. Znalazłam zdjęcie, które przedstawia mojego tatę siedzącego Ewą, małą jeszcze, czytającego Kubusia Puchatka. Kilka tygodni temu tata na chwilę wpadł do Trójmiasta i Martynka, moja młodsza córka, mówi: dziadek, chodź, obawimy się klockami. Mówi: obawimy. Wzięła dziadka za rękę. No i budowali wieżę z klocków. W tej bibliotece słuchał muzyki. Kiedy przyjechałam po śmierci rodziców, to zastałam jeszcze rozrzucone płyty. I no, pierwsza, która rzuciła mi się w oczy, to Jacek Kaczmarski. To jest adapter, który mama specjalnie szukała dla taty po to, żeby ojciec mógł sobie słuchać starych płyt. Tata bardzo lubił Okudżawę. Jak widać, pozostało tak, jakby słuchali tego przed chwilą i zaraz mieli znowu położyć jakąś płytę i odtwarzać. Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай перевишку щедрому ходу исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Ktoś mówił, że to zarzut, że prezydent był taki niemedialny,
dziewczyn był po prostu prawdziwy, zarówno w życiu prywatnym, jak i w polityce był po prostu sobą. Miałam na myśli to, co do tej pory się działo, to co zanim moi rodzice odeszli, można było przeczytać i usłyszeć na ich temat. Kwestionowano profesjonalizm mojego ojca, zarzucano mu przeróżne, przyziemne przypadłości, które nie miały związku z rzeczywistością, które no, to było, dla mnie to było niewyobrażalne, że publicznie można było w ten sposób wypowiadać się o prezydencie, że już pomijając to, że to był mój ojciec, moja mama, to była głowa państwa. Myślę, że u nas w kraju stało się coś bardzo niedobrego. Moi rodzice byli często wyśmiewani choćby za patriotyzm. W związku z tym wrzucani tylko i wyłącznie do polityki historycznej, która przez wielu była przedstawiana jako coś archaicznego i zupełnie nie mającego w związku ze współczesnością. Przecież to jest szalenie ważne. To patriotyzm i budowanie takiej tożsamości to daje siłę państwu do tego, żeby funkcjonowało, żeby miało jakieś znaczenie. Ojcu chodziło o to, żeby Polska była krajem, w którym ludziom żyje się dobrze, żeby byli dumni z tego, że są z Polski, żeby nasz kraj był krajem szanowanym, wpływowym na arenie międzynarodowej, żeby nie był to kraj, który się wykorzystuje wyłącznie do załatwiania swoich partykularnych interesów przez osoby, które akurat znajdują się przy władzy. Mój ojciec nie był od splendorów. Jemu chodziło o to, żeby pracować dla państwa, żeby je zmienić, żeby dobrze funkcjonowało. Po prostu. Trudno mi w tej chwili o tym mówić, bo to jest każdy, kto stracił bliską osobę, rozumie, że bardzo ciężko jest zamykać ten rozdział. Bardzo trudno się z tym pogodzić i trudno pewien etap swojego życia zakończyć i uwierzyć, że tak naprawdę to wszystko już nie wróci. Tato było warto.